Dziś podsumuję książkę pod tytułem The Automatic Millionaire, napisaną przez Davida Batcha. David wierzy, że każdy może zostać milionerem bez względu na to, ile pieniędzy aktualnie zarabia. Twierdzi też, że nie potrzeba wiele dodatkowych pieniędzy, żeby osiągnąć ten cel. Wystarczy jedynie $5 dziennie. Większość ludzi wierzy, że sekretem do zostania bogatym jest znalezienie nowych źródeł przychodu. Nie jest to jednak prawdą. Zapytajcie jakąkolwiek osobę, która dostała niedawno podwyżkę, czy ilość zaoszczędzonych przez nią pieniędzy się zwiększyła. W większości przypadków odpowiedzią będzie nie. Spójrzcie na swoje własne życie. Prawdopodobnie zarabiacie dziś więcej niż 10 lat temu. Ale czy jesteście bogatsi, czy więcej oszczędzacie? Większość z Was prawdopodobnie odpowie nie. Dlaczego? Ponieważ im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy. To, ile zarabiacie, nie ma niemal żadnego wpływu na to, czy gromadzicie majątek, czy nie. Żeby zostać tytułowym automatycznym milionerem, musicie zaakceptować, że niezależnie od wielkości Waszej wypłaty, prawdopodobnie już zarabiacie wystarczająco dużo, żeby stać się bogatymi. Pozwólcie, że powtórzę. Niezależnie od wielkości Waszej wypłaty, prawdopodobnie zarabiacie już wystarczająco dużo, żeby stać się bogatymi. Już teraz słyszę, jak niektórzy mówią: przecież ledwo zarabiam wystarczająco dużo, żeby zapłacić za jedzenie i mieszkanie, a Ty mi chcesz powiedzieć, że nadal mogę stać się bogaty z takimi mizernymi zarobkami? No, nie mówię tego ja, tylko autor, ale tak, dokładnie tak. Możecie stać się bogatsi niezależnie od tego, ile teraz zarabiacie. Nie jestem w stanie podkreślić, jak ważne jest uwierzenie w to, nie tylko naszym umysłem, ale też sercem. Jak zapali Wam się w głowie ta żarówka, kompletnie zmieni ona Wasze życie pod względem finansów. Zastanawiacie się pewnie, jaki jest sekret stojący za tym wszystkim. Cóż, sekretem jest tak zwany efekt latte. W uproszczeniu chodzi w nim o to, żeby odłożyć $5, które wydajecie na kawę i zamiast tego zainwestować je. To doprowadzi Was do bogactwa. Szczerze mówiąc, gdy to przeczytałam, to przestałam czytać tę książkę i powiedziałam do siebie: cóż, kolejny finansowy guru mówiący mi, że mam przestać pić kawę. Nie mam zamiaru przestawać pić mojego ulubionego napoju, tylko żeby zaoszczędzić niecałe $5. Planowałam zwrócić tę książkę, ale zanim mogłam to zrobić, postanowiłam przeczytać jeszcze kilka stron, głównie żeby pośmiać się z nonsensu, o którym mówił autor. Bardzo się cieszę, że to zrobiłam, bo byłam w głębokim błędzie, oceniając ją zbyt szybko i dowiedziałam się, że efekt latte nie mówi koniecznie o kawie, pomimo jego nazwy. Nazywa się on efektem latte z uwagi na koncept, z jakiego się wywodzi. David mówi, że na jednym z jego wykładów pewna kobieta zaczęła narzekać, że jego porady są kompletnie nierealistyczne, bo ledwo jest w stanie przetrwać do końca miesiąca i nie ma szans, że znajdzie choćby $5 do zainwestowania. Po przeanalizowaniu jej codziennych wydatków, David odkrył, że każdego poranka wydawała $5 na kawę i muffina i kolejne $5 na przekąski około 11. Każdego dnia wydawała więc $10 jeszcze przed południem. David zapytał się jej, czy wie, ile byłaby w stanie zaoszczędzić na swoją emeryturę, gdyby odkładała te $5 każdego dnia. Odpowiedziała, że może z 60-70 tysięcy dolarów. Po wykonaniu kilku obliczeń przekonała się ona, że jeśli zainwestowałaby te $5 każdego dnia z 10% zwrotem, miałaby 1,2 miliona dolarów w momencie, w którym przeszłaby na emeryturę. Jej codzienna kawa i muffinek kosztowały ją 1,2 miliona dolarów. I właśnie w ten sposób powstał efekt latte. Niektórzy z Was pewnie myślą, że Was się to nie tyczy, bo nie pijecie kawy i nigdy nie marnowalibyście tyle pieniędzy na kawę. Jeśli patrzycie na to pod tym kątem, to robicie dokładnie to samo, co ja zrobiłam, gdy po raz pierwszy o tym usłyszałam. Autor nie ma na myśli tutaj tylko latte. Mówi o tym, jak to nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile pieniędzy marnujemy na małe rzeczy i jak bardzo jesteśmy w stanie zmienić nasze życie tylko poprzez delikatną zmianę naszych nawyków. Wasz efekt latte prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z samą latte. Mogą to być pieniądze, które wydajecie na wodę butelkowaną, papierosy, kolorowe napoje, batoniki, fast food, subskrypcje, których nie używacie i tym podobne. Czymkolwiek by on nie był, efekt latte dotyczy każdego z nas.
Wyrzucamy zbyt dużo naszych ciężko zarobionych pieniędzy na zbędne małe wydatki, nie zdając sobie sprawy z faktu, jak dużo faktycznie wydajemy. Efekt latte jest inny dla różnych ludzi. Dla niektórych z Was może to być codzienne jedzenie poza domem, dla innych papierosy, a dla jeszcze innych może być to drugie auto, którego nie używacie. Za parę minut wytłumaczę Wam, jak możecie znaleźć, jak efekt latte wpływa na Was, ale spójrzmy najpierw na ten wykres i zobaczmy, jak inwestowanie 5 dolarów każdego dnia z 10% zwrotem wygląda po 40 latach. Tracicie tyle pieniędzy, jak nie więcej, i będziecie tracić je dalej, jeśli nie odkryjecie, jak zwalczyć swój efekt latte. Jeśli chcecie znaleźć swój efekt latte, to musicie po prostu uważnie przyjrzeć się, na co wydajecie pieniądze w przeciągu jednego tygodnia. Jeśli to za długo, mogą wystarczyć nawet 2 dni. Miejcie na uwadze, że nie możecie w tym czasie w żaden sposób modyfikować swojego zachowania. Notujcie każdy swój wydatek, nawet jeśli coś kosztuje mniej niż dolara, niezależnie od tego, jak za to płacicie. Autor rekomenduje zapisywanie wszystkiego i nie trzymanie tych informacji w Waszej głowie. Efekt posiadania wszystkiego na papierze będzie znacznie silniejszy. To ćwiczenie pozwoli Wam zobaczyć, na co marnujecie pieniądze. W tym miejscu pojawia się to na ludzi mówiących: ale co z tego? Co mam przez to na myśli? Jest to fraza, którą ludzie często używają, aby racjonalizować ich aktualne miejsce w życiu i nie podejmować żadnego działania. Jak zidentyfikować, czy jesteście osobą typu: ale co z tego? Jesteście jedną z nich, jeśli mówicie sobie teraz rzeczy typu: ale co z tego, skoro i tak nie marnuję na nic pieniędzy? Ale co z tego, skoro z naszą inflacją za 30 lat milion dolarów nie będzie warte nic? Błąd. Będzie wart więcej, niż Wam się wydaje, i zdecydowanie będzie wart więcej niż nic, a z tym skończycie, jeśli nie zaczniecie odkładać teraz pieniędzy. Ale co z tego, jak i tak nie ma szans, że znajdę inwestycję, która da mi 10% zwrotu? Cóż, 5% nadal pozwoli uzyskać Wam pokaźną sumę pieniędzy, co zdecydowanie nie jest niczym złym. Ale co z tego, skoro nie da się inwestować tak małych ilości pieniędzy, potrzeba znacznie więcej, żeby zacząć inwestować? Błąd. W dzisiejszych czasach da się stworzyć automatyczne plany inwestycyjne, które używają nawet dolara dziennie. Ale co z tego, skoro i tak nie wiem, jak zainwestować to 5 dolarów? Nawet jeśli nie zainwestujecie tych pieniędzy, to będziecie mogli ich użyć w przyszłości, chociażby żeby spłacić jakąś pożyczkę. Jeśli spłacicie pożyczkę oprocentowaną o 7%, to jest to samo, co zainwestowanie w coś, co daje Wam 7% zwrotu. Możecie też użyć tych pieniędzy, żeby otworzyć jakiś biznes na boku, co osobiście zdecydowanie rekomenduję, bo zwrot takich inwestycji może być bardzo wysoki. Autor rekomenduje również zainwestować w swoją emeryturę, co jest poradą bardzo skupioną na życiu w USA, tak jak wiele innych porad oferowanych przez autora. Jeśli chcecie odkładać na swoją emeryturę, sprawdźcie, czy ma to w Waszym przypadku sens. Zanim przejdziemy do następnej części filmiku, chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden graf. Jest on o czymś, co chciałabym, żeby mi pokazali, gdy miałam 15 lat. Jeśli jesteście młodzi, może on odmienić Wasze życie. Możecie na tym wykresie zobaczyć Bartka, Martynę i Kasię. Wszyscy z nich inwestują 3000 dolarów każdego roku, czyli 8,3 dolara każdego dnia, i wszyscy z nich dostają 10% rocznego zwrotu ich inwestycji. Bartek zaczyna inwestować w wieku 15 lat i inwestuje przez jedyne 5 lat do wieku 19 lat. Wtedy przestaje inwestować i po prostu pozwala swoim inwestycjom rosnąć bez dodawania niczego do nich. Martyna zaczyna inwestować w wieku 19 lat i inwestuje przez 8 lat do wieku lat 26. Kasia zaczyna inwestować w wieku 27 lat i kontynuuje inwestować do wieku 65 lat. Inwestuje rocznie taką samą sumę co Bartek i Martyna, ale robi to przez 39 lat. Tutaj pojawia się ogromne pytanie: kto z nich ma najwięcej pieniędzy w wieku 65 lat? Jeśli myślicie, że jest to Kasia, bo inwestowała przez najdłuższy czas, to jesteście w błędzie. W rzeczywistości ma najmniej pieniędzy z ich wszystkich. Oto ile pieniędzy ma każdy z nich w wieku 65 lat. Kasia ma około 1,3 miliona dolarów. Zainwestowała w sumie 117 tysięcy dolarów w przeciągu 39 lat. Martyna
ma około 1,5 miliona dolarów, zainwestowała 24 tysiące w przeciągu 8 lat. Bartek ma 1,6 miliona dolarów, zainwestował 15 tysięcy dolarów w przeciągu 5 lat. Zanim przejdziemy dalej, podsumujmy sobie wszystko, co na razie powiedziałam. Najpierw mówiliśmy o znajdowaniu źródła efektu latte u Was oraz zdaniu sobie sprawy, że już zarabiacie wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zacząć inwestować i stać się bogatym. Jeśli chcecie wznieść swoje zdolności pieniężne na nowy poziom, musicie zrobić jedną małą rzecz – zacząć płacić samym sobie. Jesteście pewnie zaznajomieni z tym konceptem, więc nie będę się w niego za bardzo zagłębiać, ale pozwólcie, że powiem, dlaczego musicie to robić. Jako ludzie jesteśmy okropni w wielu rzeczach i jedną z nich jest budżetowanie. Budżetowanie jest jak liczenie kalorii na diecie. Robicie to przez kilka dni bądź nawet tygodni, ale potem staje się to zbyt skomplikowane i czasochłonne i przestajecie to robić. Więc jeśli użyjecie budżetu, żeby płacić samym sobie, skończycie i tak płacąc wszystkim innym oprócz Was. Musicie skupić się na sobie, tak jak robią to rządy. W niektórych krajach rządy nie zawsze zabierały części Waszego przychodu, zanim w ogóle zobaczyliście go na oczy. Na przykład w USA do 43 roku ludzie najpierw dostawali swoje wypłaty i nie musieli płacić podatków do następnej wiosny. Z punktu widzenia rządu nie był to jednak zbyt dobry system. Ludzie nie byli w stanie utrzymać takiego budżetu, który pozwoliłby im zapłacić swoje podatki po kilku miesiącach. Pomyślcie o tym. Rząd USA jest relatywnie mądry. Zdał sobie sprawę niemal 100 lat temu, że ludzie nie są w stanie utrzymać budżetów, więc stworzył system, w którym ludzie płacą im, zanim zapłacą komukolwiek innemu. Nie dość, że rząd znalazł sposób na dostawanie pieniędzy przed wszystkimi innymi, zautomatyzował ten proces, żeby nie było żadnych problemów, bez żadnego ale. Musicie teraz zrobić to samo. Musicie stworzyć system, który zagwarantuje, że dostaniecie swoje pieniądze, system, w którym płacicie sobie przed wszystkimi innymi. I tu wchodzi najważniejsza część tego wszystkiego i jestem bardzo zadowolona, że autor o niej mówi. Jest nią automatyzacja. Nie ma znaczenia, ile płacicie sobie bądź ile inwestujecie. Zautomatyzujcie ten proces. Nie mogę podkreślić, jak ważna jest automatyzacja. Jeśli wyciągniecie z tego filmiku jedynie dwie rzeczy, niech będą nimi płacenie sobie przed wszystkimi innymi oraz uczynienie tego czymś automatycznym. Nikt nie ma wystarczająco dużo dyscypliny, żeby robić to co miesiąc, w tym Wy. Po prostu to zaakceptujcie. Autor mówi, że w przeciągu 9 lat widział niesamowicie dużą liczbę osób polegającej na dyscyplinie. Tylko jedna odniosła sukces. Na koniec chciałabym powiedzieć kilka słów o samej książce. Jest w niej dużo praktycznych porad, ale niektóre z nich działają tylko jak się jest obywatelem USA. Lubiłam natomiast część o efekcie latte oraz o płaceniu sobie przed innymi i automatyzacji. Nie podoba mi się tylko jedna rzecz, nie tylko w tej, ale też w wielu innych książkach o finansach. Skupiają się za bardzo na tym, jakie to wspaniałe będzie życie. Jak przejdzie się na emeryturę, mając milion dolarów w wieku 65 lat. Takie podejście do życia wydaje mi się strasznie nudne. Plus, nie wiem, czy będę wystarczająco zdrowa, żeby cieszyć się moimi pieniędzmi w takim wieku. Chciałabym zobaczyć więcej książek o wzbogacaniu się w młodym wieku. Nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię, że inwestowanie na dłuższą metę jest złe i nie powinniście tego robić, sama to przecież robię, ale poleganie jedynie na tym, według mnie, nie jest zbyt dobrym pomysłem. Fajnie jest mieć inwestycje na starość, zwłaszcza, że stworzenie ich nie jest trudne. Jak je stworzycie, to tak naprawdę działają bez żadnego wkładu z Waszej strony. Preferuję jednak skupiać się na wzbogacaniu w młodym wieku poprzez tworzenie firm, ale rozumiem, jeśli większość osób oglądających ten filmik nie chce tego robić. Jest to absolutnie w porządku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o wzbogacaniu się za młodu, kliknijcie na filmik z prawej strony ekranu. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o wzbogacaniu się powoli, obejrzyjcie ten po lewej stronie ekranu.